Dobry wieczór Państwu, Weronika Jaskółka, zapraszam na sport. Inter Mediolan coraz bliżej wielkiego finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Nerazzurri ograli AC Milan 2-0 i w efekcie są w znakomitej pozycji przed spotkaniem rewanżowym. Inter rozpoczął to spotkanie w najlepszy możliwy sposób. Od dwóch szybkich bramek autorstwa Edina Dzeko i Henrika Mkhitaryana. Co więcej, chwilę później mogło być już 3-0, jednak piłka po strzale Calhanoglu trafiła w słupek. Tymczasem Milan nadal nie był w stanie otrząsnąć się po fatalnym początku. Z lepszej strony Rossoneri pokazali się dopiero w drugiej połowie. Gracze Stefano Pieliego w końcu zaczęli stwarzać zagrożenie pod bramką Interu, choć ten nie pozostawał dłużny, raz po raz kreując kolejne sytuacje strzeleckie. Ostatecznie jednak wynik nie uległ zmianie, a 254 derby Mediolanu zakończyły się 88 zwycięstwem Interu. Rozegraliśmy ponadprzeciętną pierwszą połowę. Moi zawodnicy zaprezentowali znakomite podejście w spotkaniu, w którym nie było marginesu błędu. Nadal musimy jednak wykonać ostatni krok. Za tydzień zagramy rewanż z zespołem, który za wszelką cenę będzie chciał powalczyć o finał. Drużyna jest jednak na tyle dojrzała, że wierzę, iż to my pojedziemy do Stambułu. Znam moją drużynę i wiem, że możemy zagrać lepiej. Oczywiście Inter to bardzo mocny zespół, ale uważam, że nie jesteśmy gorsi. Tak więc czeka nas niezwykle trudny rewanż, szczególnie pod względem mentalnym. To będzie ostatnia szansa, aby powalczyć o finał, zatem poszukamy momentów, w których będziemy mogli pokusić się o gole i w efekcie odwrócić losy dwumeczu. Rewanż czeka nas już w przyszły wtorek. Triumfator półfinałowego dwumeczu wybierze się natomiast do Stambułu, aby tam powalczyć o tytuł ze zwycięzcą z pary Real Madrid-Manchester City. Jastrzębski Węgiel nowym mistrzem siatkarskiej Plus Ligi. Pomarańczowi zakończyli rywalizację z Zaksą Kędzierzyn-Koźle, rozbijając obrońców tytułu w trzecim spotkaniu. Przed trzecim meczem finałowych zmagań Jastrzębski prowadził 2-0 i chciał zamknąć kwestię tytułu przed własną publicznością. Zaksa była więc pod ścianą, jednak ostatecznie nie udało jej się wrócić do gry i powalczyć o obronę zdobytego przed rokiem mistrzostwa. Jastrzębianie rozegrali bowiem jeden z najlepszych meczów w tym sezonie i dzięki znakomitej grze w praktycznie każdym elemencie zdeklasowali przyjezdnych z Kędzierzyna. Tym samym po szybkich, gładkich i przyjemnych trzech setach gospodarze sięgnęli po trzeci tytuł mistrzowski w historii klubu. Na pewno ten sezon nie był dla nas łatwy. Mieliśmy pewne problemy na przestrzeni grudnia, stycznia. Na pewno żałowaliśmy tego pucharu, finału z Zaksą. Ale cóż, my się cieszymy z tak naprawdę złotego medalu ligi, jednej z mocniejszych na świecie, jak nie najmocniejszych. Także no nic, pozostaje nam teraz poświętować dzisiejszy wieczór i za 2-3 dni wrócić do treningów i przygotowywać się do finału Ligi Mistrzów, bo na pewno to też jest nasz cel i mamy to w zasięgu ręki. Finał rywalizacji o Mistrzostwo Polski to jednak nie koniec pasjonującej walki pomiędzy Jastrzębskim a Zaksą. Już 20 maja w Turynie oba zespoły powalczą bowiem o triumf w elitarnej Lidze Mistrzów. Tak więc Kędzierzynianie postarają się zgarnąć drugie po Pucharze Polski trofeum w tym sezonie. Tymczasem pomarańczowi powalczą o trzeci tytuł. W ich gablocie znajdują się już Superpuchar Polski oraz oczywiście zdobyte z niespodziewaną łatwością Mistrzostwo Polski. Orlen Wisła Płock uratowała remis w końcówce pierwszego starcia z niemieckim Magdeburgiem. Tym samym nafciarze wciąż mają realne szanse na historyczny awans do półfinału Ligi Mistrzów. Przez pierwszy kwadrans na parkiecie istniała tylko ekipa z Magdeburga. W efekcie trzecia bramka dla Wisły padła w 15 minucie. Wówczas jednak na tablicy świetlnej widniał już wynik 3-7. I choć ten gol odblokował nieco płocką drużynę, to trudno było zniwelować 4 bramki różnicy. Początek drugiej odsłony w wykonaniu wicemistrzów Polski był równie niemrawy jak premierowe minuty spotkania. Tym samym goście powiększyli prowadzenie do 6 trafień i wydawało się, że pewnie zmierzają po wyjazdowe zwycięstwo. Tymczasem Wiślacy w końcu zabrali się do roboty i krok po kroku zaczęli odrabiać straty. Dzięki coraz lepszej grze i wykorzystaniu braku koncentracji rywali w 48 minucie było już 16-18. Samą końcówkę natomiast nafciarze rozegrali już koncertowo. W ostatnich chwilach odrobili 3-bramkową stratę, co przy szczelnej defensywie sprawiło, że mecz zakończył się remisem po 22. Tak więc część niedawnej historii z dwumeczu 1-8 zatoczyła już koło. Przypomnijmy, płocka drużyna również zremisowała w pierwszym spotkaniu z Nantes, aby później uzyskać awans po rzutach karnych w rewanżu. Drugie starcie z Magdeburgiem czeka nas równo za tydzień. Liczymy zatem na powtórkę z rywalizacji z francuską ekipą i kolejny bezprecedensowy sukces Orlen Wisły Płock.
Dziś natomiast do gry wkroczył drugi z polskich zespołów, Barlinek Industria Kielce. Rywalem mistrzów Superligi jest Telekom Veszprem, tak więc czeka nas starcie dwóch gigantów europejskiego szczypierniaka. Ekipa z Węgier jest najlepszą drużyną spośród tych, które ani razu nie wygrały jeszcze Ligi Mistrzów. W ostatnich latach regularnie występuje jednak w Final Four, czterokrotnie biorąc udział w wielkim finale. Co ciekawe, w zeszłym sezonie Telekomowi drogę do meczu o tytuł zamknęli właśnie gracze z Kielc. W efekcie Węgrzy pałają żądzą rewanżu i postarają się o dobry rezultat przed meczem w Polsce. Zeszłoroczni finaliści rozgrywek z pewnością postawią jednak trudne warunki i powalczą o szósty w historii klubu awans do czołowej czwórki zmagań. Mecz Telekom Veszprem Barlinek Industria Kielce rozpoczął się o godzinie 18:45. I to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.